No witam moi drodzy, aura za oknem nie nastraja, dosyć zimno, ale dzisiaj pojeździłem troszeczkę, było zimno, ale bardzo przyjemnie, jak zwykle na takim sprzęcie jest zawsze przyjemnie. Moi drodzy, klocki mi się dotarły, klocki mi się już dotarły do tych tarcz i powiem wam, że te tarcze są aż za mocne są, jest takie hamowanie, że po prostu blokuje koła i blokuje. I powiem wam, że żeby to, że tak powiem, wyeliminować, no to jednak zwiększyłem ten EBS na piąteczkę i w tym momencie już te silniki wspomagają to hamowanie tak, że naprawdę bardzo fajnie, płynnie staje w miejscu. Oczywiście trzeba się przyzwyczaić, niektórzy to lubią, niektórzy nie. Ja preferuję nie ścierać opon przy praktycznie co drugim hamowaniu mocniejszym. Preferuję jednak, żeby te silniki mnie zatrzymywały i będę oszczędzał i klocki, i tarcze, i opony. A opony z tyłu mam nowo, słuchajcie, bo wystąpiła taka sytuacja, że okazało się, że jest krzywa. Miałem lekkie bicie na tej oponie, ale wysłałem ją do TechLife'a. TechLife w ciągu kilku dni zaledwie pięknie reklamację obsłużył. Ktoś się może zastanawiać, trzeba pakować ją w karton, żeby gdzieś tam wysyłać. Słuchajcie, spakowanie w karton, który mam w piwnicy, zajęło mi 10 minut, w ciągu 10 minut kolejnego była spakowana. Kurier następnego dnia, zamówiony przez TechLife'a, przyjechał, bo mamy gwarancję door to door, odebrał. I słuchajcie, reklamację obsłużyli w ciągu dosłownie 4 dni roboczych. Odebranie, wysłanie, transport na miejsce. Także jak w poniedziałek wysłałem, w piątek miałem już z powrotem. Przepiękny serwis, znakomity kontakt, pozdrawiam pana Tomka. No naprawdę, to jest serwis number one w Polsce, jeśli chodzi o sprzęty takiego typu. Naprawdę polecam. Więc śmiało możecie kupować i nie martwić się o cokolwiek się będzie z nią działo. Macie 2 lata gwarancji door to door i to będzie zawsze śmigało tak jak należy. Poza tym tutaj bez zmian większych, tak jak mówię, zwiększyłem na piąteczkę ten EBS i teraz jest bardzo fajnie. A teraz co? A teraz chciałem wam pokazać coś, co mam u siebie od prawie miesiąca. Ostatnimi czasy nie miałem czasu jeździć w ogóle na tych sprzętach, a aura też pogodowa nie sprzyjała ku temu, ale okazało się, że na tym sprzęcie z wielką radością jeździł mój brat cioteczny, który sobie ją zamówił, Adaś, poznaliście go już, i poprosił mnie, żebym mu taką sprowadził na przetestowanie. Pozdrawiamy MyLife, który tutaj nam użyczył jej na przetestowanie za niewielką kasę. Możemy sobie ją tutaj potestować. Słuchajcie, on jeździł na niej przez 2 tygodnie. Przez 2 tygodnie chciał zobaczyć, co to się będzie działo, kiedy będzie jeździł sobie na siłownię, kiedy będzie sobie dojeżdżał do szkoły, kiedy będzie sobie jeździł do babci na niedzielny obiadek, a ma tam 12 km w jedną stronę, więc łącznie 24 km bez problemu przejeżdżał w tej z powrotem. Ładowarka do niego jest, do tego nanorobota, bardzo fajna i lekka, zawsze można sobie wziąć i w ciągu jedzenia takiego obiadu przez godzinę czy półtorej można sobie spokojnie podładować 30% baterii, dlatego że ładuje się bardzo szybko, średnio od 4 do 6 godzin, maksymalnie 6 godzin, ale zazwyczaj to jest 3-4 godziny, bo nigdy nie mamy tak, że mamy na maksa rozładowaną, prawda? A szczególnie po przejechaniu za raptem 10 km. Więc teraz powiem wam coś o tej hulajnodze, która jest super alternatywą dla Xiaomi, dlatego że właśnie o to poprosił Adaś, żeby znaleźć mu fajną alternatywę do Xiaomi, która będzie, że tak powiem, bardziej profesjonalnie zrobiona niż Xiaomi Pro 2. I co tu występuje? Zaczniemy od tego, że mamy przede wszystkim kluczyk i to 2 w zestawie. Kluczyki, które wyjmujemy i już w tym momencie nikt nie jest w stanie jej odpalić. Mamy teraz w tym momencie odpalenie tutaj naszego kontrolera. 3 tryby prędkości, tak samo jak i w każdej innej hulajnodze nanorobota. Oczywiście on jeździł cały czas na trójce, a na trójce jeździł nawet z prędkością 45 km na godzinę z górki. I tutaj żadnego blokowania nie trzeba robić, to jest po prostu out of the box taki zestaw prędkości. 25, 35, 45, tak jedzie na tych biegach mniej więcej. Teraz mamy światło. Światło mamy z przełącznika tutaj fajne i bardzo dobrze świeci. Teraz jest za bardzo wyregulowane trochę do przodu, do góry w sensie, ale bardzo ładnie świeci w nocy. Naprawdę bardzo fajne światło. Klakson, no słuchajcie, klakson, uwaga. To jest klakson jak, kurde, motoru albo małej ciężarówki. Naprawdę bardzo fajny, głośny klakson. Światło tylnie stop. Widzicie, że ma takie
LEDy fajnie rozłożone. A co się stanie, jak naciśniemy sobie hamulec? Już Wam pokazuję. I mamy dodatkowe takie LEDy w środku zapalające się, więc jest fajne takie rozróżnienie dla kogoś, kto jedzie za Wami, widzi od razu, że coś tu się dzieje, bo dochodzą nam dodatkowe światła, jak w samochodzie będzie. Teraz kolejny plus dla nas robota, jeśli chodzi o tą stopkę. Ta stopka jest super, bo możecie sobie tutaj normalnie postawić nogę, wygodnie, fajnie, możecie sobie ją postawić wtedy na koło podczas jazdy. Fajna, aluminiowa, konkretna stopka chroniąca twardy, bardzo fajny twardy błotnik, więc jest to naprawdę bardzo dobrze zrobione. Tutaj ta konstrukcja jest w ogóle zresztą do samego końca, przez co ta hulajnoga troszeczkę więcej waży, bo waży 15 kg, Xiaomi 12,5, ale to naprawdę nie jest taka różnica, żeby, nie wiem, płakać z tego powodu, że się jej gdzieś tam nie uniesie. Naprawdę 2,5 kg różnicy to nie jest wiele, a ta konstrukcja sprawia takie wrażenie takiej konkretnej, solidnej konstrukcji. Więc ja tu bym obstawiał na tym, żeby raczej nie patrzeć na tą różnicę wagową, tylko zastanowić się, czy chcemy mieć naprawdę twardy, porządny sprzęt. System składania jest na dosłownie 3 ruchy. Odblokowujemy tą wajchę, następnie naciskamy to, hulajnoga nam się składa. Pokażę Wam później w garażu, jak to zrobić, jak założę GoPro na szyleczkach i do garażu pójdziemy się przejechać, bo na zewnątrz chyba zaczęło właśnie padać. Teraz mamy amortyzację. Amortyzacja to nie jest amortyzacja taka jak w Visecie, tylko to jest amortyzacja taka, że ona jest i że w razie czego Wam pomoże przy uderzeniu w jakąś dziurę, ale tak raczej bym nie powiedział, że to jest jakaś amortyzacja level expert, tylko bym powiedział, że to jest taki entry level. Ważne, że jest. W Xiaomi jej nie ma. Pamiętajcie, w Xiaomi jej nie ma, jest twardo jak cholera. Tutaj mamy jakąkolwiek amortyzację z przodu na większych dziurach, w razie czego może Wam uratować życie. O, tak powiem. Bo zawsze wybierze jakąś tam ostatecznie największą dziurę. Ale tak, jeśli chodzi o komfort jazdy, jest to bardzo fajne, przyjemne urządzenie, dlatego że ma to co prawda 8-calowe opony, pół cala mniejsze niż Xiaomi, ale są to też opony pneumatyczne, więc są fajne, miękkie, wybierają fajnie nierówności. To jest, słuchajcie, sprzęt do takiej jazdy właśnie bez żadnych większych takich wymagań, jeśli chodzi o jazdy. Czyli jedziemy sobie na siłownię, podjeżdżamy, ona jest fajna, lekka, szybko ją składamy, wnosimy na siłownię, no, nie musimy jej składać. Wyjmujemy kluczyk, nie martwimy się, że ktoś nam ją buknie i za chwilę ją odjedzie. Owszem, Xiaomi ma blokadę Bluetooth, jak ją zablokujemy, to już będzie zablokowana, tak? No, ale wiemy, że to jest elektronika i zawsze to można ściągnąć. Tutaj w przypadku kluczyka ciężko im będzie tutaj podrobić i dorobić i wrzucić inną stacyjkę, chyba że wymienią całą stacyjkę na nową, no to wtedy ewentualnie będzie można coś takiego zrobić. Ale też nie jestem pewien, co się będzie wtedy działo. Jeśli chodzi o voltomierz, mamy voltomierz, więc możemy precyzyjnie mierzyć sobie i widzieć, kiedy nam odetnie baterię. Mamy tutaj do 54, to jest bateria 48 V, więc do 55,5 idzie na pełnym naładowaniu. Odcięcie jest bodajże przy 42 albo przy 43 V. Więc dokładnie wiemy, to wszystko w instrukcji, wiemy dokładnie, co się dzieje. Jeśli chodzi o gripy, nie są zbyt miękkie, raczej bym powiedział, że są twarde, ale dosłownie tak jak i w Xiaomi są super twarde, bo tam jest tylko cienka guma nałożona na rurę. Tutaj przynajmniej mamy grip, który pewnie leży w ręce, fajne podparcie tutaj nadgarstka, naprawdę bardzo fajna rzecz. Tak jak te gripy zmieniłem, pamiętacie, w Xiaomi, i tam były fajne, mięciutkie gripy, jak je dopiero zmieniłem i je kupiłem, to tutaj mamy gripy, co prawda trochę twarde, ale w zestawie już mamy na dzień dobry, w pełni, że tak powiem, dobrze wyposażony sprzęt. Uwaga, kierownica. To też Wam pokażę tą niespodziankę tutaj, jak zejdziemy na dół. Kierownica się składa, wystarczy rozsunąć je na boki, złożyć ją. Wtedy naprawdę tak malutko miejsca zajmuje, że takich to do bagażnika Focusa można wrzucić na przykład 4. Więc bardzo fajny system tutaj wykonany został. Nie ma luzów i powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie to działa. Hamulec bębnowy, naprawdę bardzo mocny hamulec i przede wszystkim bardzo fajnie chodzi. Nie tak jak Xiaomi, że naprawdę trzeba było ją dociskać do końca i miało się wrażenie, że albo hamuje, albo nie hamuje, a za chwilę już trze nam oponą. Tutaj ta hulajnoga naprawdę bardzo fajnie staje w miejscu. To zresztą zobaczymy na dole. Kierownica. Kierownica, słuchajcie, jest regulowana. Nie jest to jeden rozmiar, tak jak w przypadku Xiaomi. Tutaj może jeździć na tej hulajnodze spokojnie osoba, która ma 1,50 m, a jednocześnie taka, która ma nawet 2 metry, ujedzie na niej, bo mamy silnik 500 W, czyli o 200 W więcej niż Xiaomi. Szczytuje do 800 W, kiedy Xiaomi szczytuje do 600 maksymalnie, moc szczytowa w przypadku Xiaomi.
Tutaj mamy naprawdę ten silnik bardzo mocny, a kierownica regulowana, widzicie, mamy raz, dwa, trzy stopnie regulacji. Tutaj nawet możecie w razie czego, jeżeli jesteście bardzo wysocy, tak jak w przypadku teraz mojego kolegi, który wczoraj jeździł na niej i on ma, słuchajcie, 1,95 m, bez problemu możecie ją podciągnąć nawet wyżej, nawet jeżeli tutaj nie ma tego bolca, bo ona po prostu nie jest w stanie wyskoczyć w żaden sposób, jeżeli dobrze mocno jest zaciśnięta, nie ma absolutnie z tym żadnego problemu. I co jeszcze? Podnóżek fajny, metalowy, dobrze stoi pewnie. Co jeszcze? Porty do ładowania. Mamy tutaj port do ładowania, jeden, miałem powiedzieć porty, ale mamy jeden porcik, do tego ładowareczka. Pamiętajcie zawsze najpierw do gniazdka ładowarkę, potem do hulajnogi, dlatego że mogą być zwarcia. Nanrobot X4, cena 2000 zł. Czasami ta cena się waha, w zależności od tego, jaka dostawa przyjedzie, jaki jest kurs dolara, ale średnio to jest cena 2000 zł. Jak zadzwonicie do MyWaya, rzucicie hasło, że widzieliście ją na filmie u Jorka, to może wam jeszcze jakiś rabacik dorzuci albo gratisy. Także nie przejmujcie się, wszystko da się załatwić. To nie jest film sponsorowany, pamiętajcie, bo ja tego nie kupiłem, nie dostałem tego za darmo, żeby sobie na tym już jeździć forever and ever. Ja po prostu wziąłem to bratu, żeby mógł sobie przetestować, zobaczyć, czy chce to, czy chce Xiaomi, i zdecydował, że chce taką. Zamówił już sobie, sztuka nówka do niego jedzie, a ta wróci na wypożyczalnię do MyWaya. A tutaj mamy jeszcze taką sytuację, chciałem wam powiedzieć, że w przypadku, kiedy on jeździł, to jeździł mniej więcej średnio, no nie szczędził jej, wiadomo, że powiedziałem mu, że tutaj jest bateria troszeczkę mniejsza niż w przypadku Xiaomi, ale jeżeli będzie jeździł oszczędnie, no to przejedzie minimum 25 km i tak zazwyczaj było, minimum zawsze 25 km przejeżdżał, zostawało mu jeszcze 45 na voltometrze, przy 43 było odcięcie, więc jeszcze miał troszeczkę zapasu baterii, a jeździł z prędkościami średnio, powiedzmy tam 25-30 na godzinę. Średnio, bo bywały momenty, gdzie ma fajną ścieżkę rowerową i to bardzo długi odcinek tej ścieżki rowerowej ma, i tam nawet grzał 45 na godzinę przez dłuższy czas, przez co najmniej 2-3 km, więc naprawdę bardzo fajnie to wszystko jest zsynchronizowane, i bateria, i moc, i samo to prowadzenie, bo kierownica, zauważcie, że w przypadku Xiaomi to by się kończyła tutaj po bokach. Tutaj mamy o tyle co najmniej dłuższą kierownicę, jeśli chodzi o robota. Więc ogólnie jest to bardzo fajny sprzęcik, lekki, przyjemny i działa to naprawdę znakomicie. Za chwilę ją wrzucamy do garażu i pokażę wam, co tam, jak to jeździ. No i jesteśmy, moi drodzy, i teraz sytuacja wygląda tak, że pokażę wam, jak złożyć tą kierownicę. Czyli połączmy ją w razie czego. Patrzcie, co się dzieje. Żeby złożyć kierownicę, odchylamy to lekko w lewo. Lekko, ale żeby się złożyła, trzeba lekko podnieść do góry i dopiero w dół. Cyk. I tu mamy to samo. I zobaczcie, jak wygląda teraz. Very low profile. Więc teraz pójdźmy za ciosem, wyciągniemy kluczyk i złożymy ją do końca. Czyli najpierw zaczynamy od tej wajchy. Pokażę wam to lepiej w ten sposób. Odchylamy tą wajchę, a następnie bierzemy tutaj palcem i popychamy do siebie i schodzi. Na początku, tak jak dla mnie to jest początek tak naprawdę, wymaga to może takiego chwilę zastanowienia się, ale potem już robicie to automatycznie. Co się stanie, jeżeli ona pójdzie do końca? Ano, zablokuje się i w tym momencie już ją podnosimy w całości. Tak wygląda złożona. Mało tego, ten podnóżek możecie sobie złożyć zupełnie, dlatego że ona będzie sobie leżała z przodu na płasko, a z tyłu będzie się opierała na oponie. Więc też nie będzie wam jeździła na przykład w bagażniku do przodu i do tyłu, bo ona z przodu ma solidne podparcie. Tak to wygląda. Naprawdę low profile. Przejdźmy trochę do lepszego światła na miejsce numer 30 parkingowe. Korzystając, że jest wolna, i zobaczcie teraz. Teraz ją rozłożymy. Czyli tu podchodzimy do przodu i sobie wciskamy do tyłu lekko, cyk, i teraz ją stawiamy i ona już jest zablokowana. A teraz w tym momencie stosujemy ten, w razie czego, kolejny system do blokowania,
na początku opornie idzie, ale wydaje mi się, że kwestia przesmarowania, pamiętajcie, że to jest hulajnoga z wypożyczalni, ma najechane 300 km, nikt o nią nie dbał i teraz po prostu na początku tutaj odpornie idzie, ale tu możecie sobie zawsze pomóc nogą i ją po prostu dopnąć nogą. I już, złożona, podnóżek, stawiamy. Teraz kierownica, w tą stronę będzie już prościej, z tego co pamiętam wystarczy zrobić tylko tak i już jest solidnie zmontowana. No dobra, a teraz coś tam pojeździmy. Cyk, power, światło już mieliśmy włączone, test klaksonu, masakra. Na taką nogę, wy pamiętacie, że w Xiaomi to macie, wiecie co, dring, 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 dzwoneczek. Jak w rowerze sprzed 30 lat, takim miałem 30 lat temu. Pamiętajcie, moi drodzy, że ja ważę 90 kg. I widzieliście, jak to szło na takim krótkim odcinku do bramy garażowej, 30 na godzinę to pociągnęło. A jest w stanie, bo testowałem to na długim dystansie, wyciągnąć nawet 40 ze mną. Tylko oczywiście potrzebuję dłuższej odległości. No, spróbujemy. Powiem wam, że nie byłem przygotowany na to, żeby wychodzić na dwór. Jest tak zimno, że masakra, po prostu jest chyba z 8 stopni albo 7. I już mam katar, już czuję, że będę za chwilę przeziębiony, jeśli zaraz nie wrócę, więc wracamy. Ale sami widzieliście, 40 na godzinę ze mną wyciągnęło bez żadnego blokowania, bez kombinowania, out of the box, jedzie to naprawdę bardzo fajnie. Ten hamulec super działa, bębnowy, ale przynajmniej nie będzie wam piszczał, jak złapie trochę wody. Jedziemy sportem. Pierożki? No? A no to tak. No to pierożki. No to pasuje. No to dla mnie. No to słuchajcie. Podsumowując, moi drodzy, bo pierogi mi stygną, muszę je wciągnąć. Hamulec super. Gripy znakomite. Światła elegancko. Horn. Kluczyk stacyjka. Trzy tryby prędkości. Woltomierz. Kładana kierownica. Fajny podnóżek, ja zawsze się opieram w ten sposób, jak jeżdżę szybciej niż powiedzmy tam 25 na godzinę. Przednia amortyzacja, system składania bardzo fajny. Po położeniu ta hulajnoga na mnie jeździ w bagażniku, a zawsze miałem problem z Xiaomi, bo ona latała w tej z powrotem, tutaj nie lata. Kierownica regulowana, coś czego nie ma w Xiaomi. Kierownica przede wszystkim bardzo fajna, szeroka, coś czego nie ma w Xiaomi. Fajne gripy na dzień dobry, które są naprawdę wygodne, w rękawiczkach będzie jeszcze lepiej się jeździło, tego nie ma w Xiaomi. W Xiaomi jest wszystko na totalną, że tak powiem, biedę na dzień dobry. Jest to hulajnoga marketowa w porównaniu do czegoś, co robi producent, który robi tylko i wyłącznie hulajnogi i skupia się na tym, żeby one były faktycznie fajne i nie życzy sobie za to nie wiadomo jakich kosmicznych pieniędzy. Nie mamy tutaj połączenia Bluetooth z nią, nie mamy, ale mamy za to
kluczyk, który wyjmujemy i mamy święty spokój. Przypinamy ją gdziekolwiek, nawet za ten aluminiowy pałąk przypinamy, słuchajcie, do czegokolwiek, bo jest fajnie, można przypiąć. I tego nikt nie zerwie, nikt nie oderwie tego. Wiadomo, może wziąć klucz i odkręcić, ale to trochę mu zajmie. Możecie ewentualnie pod to, o tutaj założyć. Naprawdę świetna, świetna sprawa. Dek, szerokość i wielkość identyczna jak Xiaomi, a może nawet bym powiedział, że ciutkę dłuższy, tak na oko, ale nie pamiętam już, ile było w Xiaomi. W każdym razie naprawdę pojazd warty polecenia. Brat już kupił, kolega teraz, który ma 90 m, stwierdził, że jednak nie dla niego, dlatego że on waży, słuchajcie, 105 kg i maksymalny zasięg, jaki tu osiągnął, co prawda grzał cały czas też, prawda, trzymał gaz do oporu, rozpędzał się, to było dla niego 17-18 km. Brat z kolei zrobił tutaj 25 i jeszcze mu zostało trochę, więc powiedzmy w realnych warunkach, gdzie jeździmy sobie szybciej, i nie patrzymy na to, jak jeździmy, w takim sensie, że nie oszczędzamy baterii, to do 25 km zrobicie spokojnie. Więc na miasto, na krótkie dystanse, do przejechania, po bułki, do sklepu, na siłownię, do pracy, do szkoły, do włożenia do samochodu i pozwiedzania sobie gdziekolwiek, w jakimkolwiek mieście. Naprawdę bardzo fajna opcja i no, muszę stwierdzić, że jest to pojazd fajniejszy niż Xiaomi. Naprawdę polecam serdecznie. Pozdrawiam. Idę szamać pierogi. Elo.